Zapowiadana jakiś czas temu konferencja NASA w sprawie UFO odbyła się kilka dni temu. Wszyscy zastanawialiśmy się nad tym, który aspekt tego zjawiska skupił uwagę naukowców z amerykańskiej agencji kosmicznej. Dzisiaj przedstawię wam więc mocno skrócone podsumowanie tego wydarzenia. Tak jak się spodziewałem, spotkanie koncentrowało się na rosnącym zainteresowaniu opinii publicznej zagadnieniem UFO, zwanym przez Amerykanów UAP. Naukowcy już na wstępie skupili się na potrzebie rygorystycznych badań naukowych w tym zakresie. NASA ogłosiła, iż dąży do zmniejszenia piętna związanego z raportowaniem UAP i zachęca do dialogu w celu zaspokojenia zapotrzebowania na niezbędne odpowiedzi. Na wstępie zapowiedziano również, że raport końcowy z ich badań nad różnymi relacjami zostanie wydany latem tego roku, a nawet opublikowany na stronie internetowej NASA. Wydźwięk tych komunikatów był całkiem prosty. Amerykańska Agencja Kosmiczna dąży do tego, aby dostęp do tych informacji był ograniczany w możliwie najmniejszy sposób. Niezależne badania UAP zostały zainicjowane w celu stworzenia narzędzi naukowych do oceny i kategoryzacji obserwacji UFO w przyszłości. Jak ogłosili badacze z NASA, ich celem jest uzyskanie użytecznych danych, które mogą wyjaśnić naturę tych obiektów, a zarazem przyczynić się do postępu naukowego. Kluczowe wartości, na których się skupiano, to przejrzystość, otwartość i rzetelność naukowa, które miały być kluczową motywacją przez cały 7-miesięczny proces badawczy. Jak zauważyła dr Nikki Fox, zastępczyni administratora dyrekcji misji naukowych NASA, istniejące dane z raportów naocznych świadków są często niewiarygodne i niejednoznaczne, ponieważ mogą na nie wpływać konwencjonalne obiekty lub zjawiska. Jako przykład podano chociażby samoloty komercyjne, sprzęt wojskowy, pogodę czy nawet zorze polarne. Brak wysokiej jakości danych został wskazany przez NASA jako główna bariera uniemożliwiająca wyciągnięcie czysto naukowych wniosków na temat UAP. Zespół badawczy korzystał z nieutajnionych danych z różnych źródeł, w tym również cywilnych podmiotów rządowych i danych komercyjnych. Podczas konferencji nie skupiano się jednak na szczegółowych obserwacjach, a jedynie przypominano, że zalecenia oraz ekspertyzy zostaną opublikowane latem. Specjaliści z NASA skupiali się zwłaszcza na daleko idących korzyściach idących ze studiowania nieutajnionych danych. Zwrócili oni uwagę, że podczas gdy szczegółowe odczyty wojskowych czujników mogą być sklasyfikowane jako ściśle tajne, to jest tak głównie ze względu na same urządzenia. Obserwacje UFO w żadnym razie nie mają takiego oznaczenia. I między innymi dlatego NASA była w stanie wejść w posiadanie niektórych z tych nagrań. Jak podkreśliła dr Fox, NASA opiera się na publicznie dostępnych danych i zaprosiła słuchaczy do zapoznania się z nimi na portalu NASA Open Data, gdzie każdy może się zapoznać z ich zbiorami. Specjaliści z NASA poświęcili również chwilę na omówienie znaczenia sposobu gromadzenia danych i wyzwań, które mogą pojawić się podczas analizowania obrazów wykonanych przez cywilne kamery. Wspominano również o iluzjach powodowanych przez skierowanie aparatu w stronę źródła światła. Jak zauważyli, tego typu anomalie mogą pogorszyć jakość danych i tworzyć dziwne obrazy, zarówno przy konwencjonalnych aparatach, jak i w wielomilionowych teleskopach. Uważna analiza tego typu materiałów jest więc niezbędna. Czerpiąc z doświadczeń teleskopów takich jak James Webb Space Telescope czy teleskop Hubble'a, opisywano zjawiska, które mogą wystąpić podczas obserwacji jasnych gwiazd lub pyłu w teleskopie, powodując nasycenie, krwawienie i rozproszenie obrazu o osobliwych właściwościach. Zdaniem NASA, tylko dedykowane i dobrze skalibrowane instrumenty będą miały realne znaczenie w obszarze badań nad UAP w sposób czysto naukowy. NASA przyznało również, że większość ich aparatury do zbierania danych koncentruje się wokół kontynentalnych Stanów Zjednoczonych ze względu na ograniczenia prawne i obawy dotyczące prywatności. Specjaliści pracują obecnie nad zidentyfikowaniem obszarów, w których mogą mieć dużą pewność wykrycia czegoś anomalnego bez naruszania jakichkolwiek przepisów. Wspomnieli oni również o potrzebie stosowania detektorów naziemnych w celu uzupełnienia wysiłków związanych z tymi poszukiwaniami.
Szczególnie ciekawie brzmiała kwestia dotychczasowych zbiorów UAP, ponieważ podczas panelu przyznano, że w czasie niedawnego senackiego przesłuchania mieli do dyspozycji około 650 spraw. Jednak od tamtego czasu liczba ta wzrosła do ponad 800. Rzekomo otrzymują oni od 50 do 100 nowych raportów miesięcznie, a ostatni duży skok był spowodowany integracją danych Federalnej Administracji Lotnictwa. NASA szacuje, że przypadki wykazujące potencjalnie anomalne cechy stanowią mniej niż jednocyfrowy procent. Po zapytaniu stwierdzili, iż oscyluje to w okolicach 2-5% z całej bazy danych. Przedstawiciele Biura do Badań UAP wyrazili chęć do zintegrowania tych poszukiwań z technologią uczenia maszynowego i innymi pokrewnymi jej modelami. Nikt nigdy nie próbował tworzyć sztucznej inteligencji do weryfikowania przypadków UFO, a więc bez wątpienia będzie to proces, który potrwa wiele miesięcy. Nie wiadomo również, w jaki sposób maszyny miałyby analizować dane z sensorów lub też nagrań. Niemniej jednak NASA dostrzega w tym rozwiązaniu dużo potencjału. Pozostaje poczekać i zobaczyć, jakim to wyjdzie. Dyskusja zeszła ostatecznie na temat ewentualnego spotkania NASA z kosmitami lub życiem pozaziemskim oraz tym, co agencja zrobiłaby, gdyby takie życie zostało przez nich odkryte. W odpowiedzi na to naukowcy odpowiedzieli, że NASA jest aktywnie zaangażowana w poszukiwanie życia pozaziemskiego, a ich badania nie są tajnym przedsięwzięciem, ale tematem, którym NASA chętnie się dzieli z opinią publiczną. Naukowcy zapewnili, że potencjalne odkrycie życia pozaziemskiego byłoby doniosłym wydarzeniem, a NASA przeprowadziłaby dokładną weryfikację przed wydaniem jakichkolwiek oficjalnych komunikatów w tej kwestii. Reasumując, udział NASA w badaniach nad UFO przyniesie temu tematowi wiele potrzebnej ogłady i systematyczności. Nie sposób ocenić, co znajdzie się w raporcie opublikowanym na koniec lata, jednak słowa wypowiedziane przedwczoraj na konferencji NASA z pewnością napawają wielu z nas optymizmem. Sceptycyzm i naukowa metoda zbyt długo ignorowały niezwykłe spektakle nad naszymi głowami, tak więc dobrze wiedzieć, że stan ten ulega właśnie zmianie. Przy odrobinie szczęścia inne państwa również pójdą ścieżką utartą przez amerykańskie władze, a być może w przyszłości powstanie jakiś wspólny system, który pozwoli na bardziej dokładną analizę UAP. Na tą chwilę przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać. Oczywiście wiem, że bardzo wielu z Was ma skrajne opinie na temat agencji NASA oraz roli, jaką pełni ona w dzisiejszym świecie. Zachęcam Was wszystkich do dzielenia się opinią na temat tego, co powiedziano i tego, co uważacie, poniżej w sekcji komentarzy. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek oraz wsparcia nas za pośrednictwem jednej z dostępnych poniżej opcji. To tyle ode mnie, życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia i mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce.